Ja raz miałem psa, czat. Znaczy, mam nadzieję, że nikt mnie wtedy nie widział, ale zawsze jak wracam ze szkoły, to miałem takie osiedle domków, nie? I tam był pies, który zawsze na mnie szczekał. I raz mnie tak to zdenerwowało, że zacząłem biec w stronę ogrodzenia i ujadać z całej siły. Blacha z rajdem, Pogu! I to było dosłownie tak, że... To miło akurat, że jest rajd, bo przedstawię wam cosplay mojego szczekania. Zdenerwowałem się, bo dostałem wtedy banie z matmy i zacząłem biec w ogrodzeniu i dosłownie robić takie no nie tak po prostu agresywnie. I wiecie, czat, co? Ten pies nie uciekł. Zaczął się rzucać na to ogrodzenie jeszcze bardziej i sobie pomyślałem, okej, dobry oponent, bo myślałem, że ucieknie po prostu, nie? Że się przestraszy. On dosłownie zaczął jeszcze bardziej ujadać, nie? I pomyślałem sobie, dobra, szacun, no nie? I wiecie, co jest najlepsze? Na następny dzień, jak szedłem, nie szczekał już na mnie. Pozdro. Respekt został wzbudzony, ale z obu stron. Ja też go szanuję.